Teraz zapraszam was do wejścia do świątyni. Tam, gdzie pójdziemy, wolno było raz w roku wejść najwyższemu kapłanowi. A my przejdziemy przez dziedziniec od wejścia i przez te kolejne pomieszczenia aż do środka. Jest ołtarz, na którym spalane były ofiary bezustannie. To naczynie z wodą. A następnie kapłan już z krwią mógł wejść do miejsca świętego. Stół z chlebami po prawej, po lewej świecznik, stół kadzidlany i miejsce najświętsze. Skrzynia przymierza, a w niej Boży dekalog, Boże prawo. Nad skrzynią, jak wiemy, była ta ubłagalnia, symbol Jezusa Chrystusa, bo grzesznik, nawet ten kapłan, który w imieniu narodu tam wstępował, nie mógłby żywo wyjść z tego miejsca, gdyby nie ubłagalnia. A ubłagalnia to jest nasz Zbawiciel, tak został nazwany. Gdyby nie Jego śmierć, nigdy nie moglibyśmy skonfrontować się z prawem Bożym. Tylko dzięki Jego łasce, która nas oczyszcza, to się może dziać. Jakie były funkcje świątyni w Starym Testamencie? Przede wszystkim był to namiot zgromadzenia, gdzie Bóg spotykał się ze swoim ludem, a szczególnie spotykał się też z Mojżeszem, który był Bożym jak gdyby łącznikiem z tym narodem. Gdy jeszcze przed nadaniem prawa na górze Synaj naród izraelski przygotowywał się na tę uroczystość, to specjalnie polecono mu, aby specjalnych przygotowań dokonał. Kąpiel, zmiana odzieży, w ogóle stronienie od wszystkiego, co by mogło rozpraszać i absolutna koncentracja na świątyni. Góra Syjon, która tutaj wymieniona jest w psalmie 68, jest symbolem Góry Królewskiej. W Jerozolimie na górze Syjon stał zamek królewski. Dawid tam miał swój zamek, a później inni królowie. Natomiast na górze Moria była świątynia. I z Syjonu Bóg jako król, jako Pan chwały wstępował do tej świątyni na górze Moria. Ale pamiętajmy, jest też rzeczywista góra Syjon, o której w proroctwach czytamy, którą prorocy oglądali. To jest miejsce, gdzie jest prawdziwy tron Boży w niebie. I tam Bóg panuje. Ale tu w tej świątyni Bóg powiedział do Mojżesza: tu będę się z tobą spotykał przy ofierze. To jest podkreślone. Bez ofiary człowiek grzeszny nie może przeżyć spotkania z Bogiem. Pamiętacie, co Izajasz odczuł wtedy, gdy zobaczył chwałę Boga? Powiedział: już zginąłem. I wtedy usłyszał głos: ten anioł, który z ołtarza przyniósł węglik i dotknął twoich warg, on oczyścił cię z wszystkich grzechów. Dlatego żyjesz, będziesz żył i będziesz służył. Było to centrum Bożego objawienia. Chwała Boga objawiała się na Synaju, a następnie w świątyni. Nie była to tylko jasność spowodowana obecnością Boga, ale była to chwała tej tajemnicy Jego istnienia i tej relacji, którą utrzymuje z człowiekiem. Tajemnica Jego osobowości. Wiązało się to z realizacją planu zbawienia. W liście do Rzymian, w liście do Efezjan
o tajemnicy Bożej. Dzisiaj przed południem zresztą wspomnieliśmy też. To było to, czego dokonał Chrystus, gdy przyszedł, opuszczając chwałę bóstwa i stając się człowiekiem, przyjmując ten namiot, to ciało ludzkie. Świecznik był symbolem jasności, która widoczna może być dzięki działalności Ducha Świętego, a również tej bliskości Boga. W teologii nazywa się to immanencją, że Bóg, który jest transcendentny, nieogarniony, zbliża się do człowieka, pokonując wszystkie przeszkody, aby ten człowiek mógł odczuć Jego bliskość i Jego miłość. Było to centrum oddawania czci Bogu. Pośród 150 psalmów, psalmy od 120 do 134, 15 psalmów są zatytułowane jako pieśni pielgrzymek. To były pieśni, które śpiewano, które Izraelici z różnych zakątków Palestyny śpiewali jako pielgrzymi, udając się właśnie na święta do świątyni, udając się do Jerozolimy. Tam przychodzili ze swymi troskami, zmartwieniami, wątpliwościami. Tam spodziewali się Bożej opieki, pocieszenia, na nowo wskazania celu, utwierdzenia sensu życia, bo czasem tracimy poczucie sensu życia. Czy nam się to nie zdarza? W świątyni, przy spotkaniu z Bogiem, to wszystko można odbudować. Tam też przychodzili ze swoimi grzechami. Tam szukali przebaczenia. Tam chcieli być zaliczeni do grona sprawiedliwych, będąc grzesznikami. Ale to tylko dzięki krwi Mesjasza, którego symbolizowały baranki, wróble, gołębice, jakiekolwiek inne zwierzęta przyprowadzali. Tam u Boga znajdowali błogosławieństwo, sprawiedliwość, pokrzepienie, podniesienie na duchu. Gdy Salomon zbudował świątynię, w pierwszej Księdze Królewskiej w 8 rozdziale jest jego cała modlitwa, którą zaniósł do Boga. Zastanawiał się, a świątynia była przepiękna. Czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A co dopiero ten dom, który zbudowałem? Niech twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. Wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek lub cały twój lud izraelski, kto tylko odczuje to w swoim sercu jako cios i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i odpuścić i wkroczyć i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. Zauważyliście? Salomon zbudował ten dom, ale mówi, Boże, ten dom ma Ciebie pomieścić? Nie, Ty mieszkasz w niebie. My będziemy się tutaj w tej świątyni modlić. Tam jest święta Szekina, to jest świadectwo Twojej obecności, ale Ty naprawdę wysłuchaj nas tam w niebie. Tam Salomon modli się również w intencji ościennych narodów. Tam właśnie padają pierwsze akcenty, że ta świątynia będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Izrael spełni swoją funkcję, będzie misjonarzem. Te narody powiedzą, takiego Boga nigdzie nie ma jak u was. Chcemy do was iść, chcemy Mu służyć. Głęboka myśl, wielkość Boga i świadomość, że prawdziwe mieszkanie Boga jest w niebie.
To też Mojżesz, gdy budował świątynię, to mu powiedziano, według wzoru, który ci pokażę, zbudujecie, dokładnie będziecie pilnować tego planu i tego, o co prosiłem. Popatrzmy, jaka była świadomość niektórych ludzi, którzy byli blisko Boga w Starym Testamencie. Bo często sam sobie zadaję pytanie i zapewne każdy z nas. Czy Izraelita, który przyprowadzał baranka, a gdy zgrzeszył, to była jego powinność. Przyprowadzał baranka, prowadził go do świątyni, wkładał na jego głowę swoje ręce i tradycja żydowska mówi, że tak mocno naciskał, jak tylko, że ten baran musiał odpierać to. Albo go zgniatał nawet i wtedy wyznawał swoje grzechy. A gdy wyznał swoje grzechy, kapłan podchodził do niego, dawał mu nóż. To nie kapłan zabijał ofiarę za grzech poszczególnego człowieka, to zabijał grzesznik. Ten grzesznik miał wziąć ten nóż i podciąć gardło tego baranka, czasem wyhodowanego w swoim stadzie. Wyobrażasz sobie, jakie to było przeżycie? Ale człowiek przyzwyczaja się do najgorszego. I później już było tak, że wielu ludzi rozumiało, Panie Boże, jeżeli zgrzeszyłem, to należy ci się baranek. Wobec tego, słudzy, jak najwięcej baranków nam potrzeba. Bo musimy się z Bogiem rozliczyć. Jesteśmy kwita? Baranek się należał? Dałem baranka. Zupełne zapomnienie funkcji świątyni, lekcji i tego, czemu ona służyła. Ale byli ludzie, którzy blisko byli Boga i chwała za to, że nawet w psalmach umieszczali to swoje zrozumienie i te swoje przeżycia. Posłuchajmy niektórych urywków psalmów. Przeczytajmy w zasadzie, bo nic wokalnego, akustycznego tu się dziać nie będzie. Wpatruję się w Ciebie w Twoim przybytku, bo pragnę ujrzeć Twoją moc, pragnę ujrzeć Twoją chwałę. Majestat i blask przed obliczem Jego, moc i wspaniałość w świątyni Jego. Jeszcze jeden może tekst. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Ci ludzie to czytali w świątyni. W tej służbie, która tam była sprawozdana ze zrozumieniem, że nie te czynności są zbawcze. To Bóg jest autorem zbawienia i On to zbawienie gwarantuje, ponosząc wszystkie koszty naszych przestępstw, naszych grzechów. Świątynia była też ośrodkiem właściwego poznania Boga i zasady zbawienia grzesznika. Psalmista Asaf napisał ten 73 psalm. Tylko urywki tego psalmu w tej chwili sobie przypomnimy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. Tu posłużyłem się dwoma przekładami, dlatego że one oddają tę samą myśl, ten sam tekst hebrajski, ale Biblia Gdańska jest niewolniczo wierna tekstowi hebrajskiemu, podczas gdy Biblia Warszawska już niektóre rzeczy parafrazuje. Chciałem tego rozumem doścignąć. Niby to samo, prawda? Ale tutaj podkreślono ten wysiłek umysłowy tego człowieka. Ale mi się to trudno zdało.
ażem wszedł do świątnicy Bożej i tum porozumiał dokończenie ich. Czyje dokończenie? Tych bezbożnych, którym się tak bardzo dobrze powodzi. Świątyni. Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych, Biblia Warszawska mówi, te tajemnice właśnie w świątyni, w tej symbolice były zamknięte, ale Biblia Gdańska mówi wyraźnie, że chodzi o świątynię. I wtedy ten kres zrozumiał. Co zrozumiał? Że w świątyni można uzyskać prawość i czystość. I warto w tej czystości chodzić z Bogiem w swoim codziennym życiu. Jak tę prawość można uzyskać, będąc grzesznikiem? Chwytając się obietnic Bożych i nadziei na przyjście Mesjasza, który odda swoje życie, ażeby mnie uratować. I wtedy moje życie może okazać się, że w porównaniu z ludźmi, którzy mają szeroką drogę życia, jest mizerne. Mówi, ale gdy przyszedłem do świątyni, to zrozumiałem, że to nie jest tylko codzienne składanie ofiar. Tak się działo przez cały rok, dzień w dzień, od rana do wieczora. A szczególne nasilenie składania ofiar od pątników pojawiało się 3 razy w roku, gdy na szczególne okazje i święta przybywali do Jerozolimy ze swoimi rodzinami. Tam Jezus Chrystus właśnie, gdy mając 12 lat, przybył do świątyni, patrząc na to wszystko, a to było morze krwi. Historycy powiadają, że w czasach świąt tych paschalnych w świątyni izraelskiej składano ponad 253 tysiące ofiar. To był cykl 7, nawet 8 dni. Ale wyobrażacie sobie, co tam się działo? To była jedna wielka rzeźnia. Ale na tę okrutną rzeczywistość składały się dramaty i tragedie pojedynczych osób, które przynosiły te ofiary. Można było patrzeć na to całościowo i być przerażonym, albo można było jednostkowo podejść i być zgnębionym pod brzemieniem własnego grzechu i odejść wolnym, odejść uratowanym, odejść zbawionym na mocy obietnicy i przymierza, którą Bóg zawarł ze swoim ludem. Ale Asaf jeszcze coś więcej wiedział, jak każdy Izraelita o tym wiedział. Raz w roku. Służba była inna. Sprawozdanie o wyznanych grzechach przenoszone było poprzez tę krew do miejsca świętego. Kapłani na siebie przejmowali część winy też. To były znowu specjalne procedury, jak to się działo. Ale raz w roku następował Jom Kippur. Dzień oczyszczenia, pojednania, usunięcia całego sprawozdania rocznego. I ci, którzy byli przez Boga oczyszczeni, wybieleni i postawieni na prawej drodze, w którym z tych poszczególnych dni, w tej służbie normalnej, codziennej, i żyli, szli z Bogiem przez życie, w tym dniu Jom Kippur również doznawali szczególnego wyzwolenia. Wszyscy inni ginęli. I Asaf powiedział, tu w świątyni zrozumiałem, na jakiej śliskiej drodze są. Tu zrozumiałem, jaki jest ich kres i nie chcę tej radości, tego wszystkiego, co przynosi bogactwo i sława. Ja chcę sławę nieść mojemu Bogu za to, czego On dokonał dla mnie. Tak, w Starym Testamencie wielu rozumiało, na początku chyba wszyscy,
ale później to były już jednostki, które rozumiały. Prorocy to najbardziej rozumieli, że nie krew kozłów i cielców gładzi grzechy. To, co później wyrażone jest w liście do Hebrajczyków. To Jezus, nasienie niewiasty, przyjdzie i odda swoje życie. Jaka jest rzeczywistość w Nowym Testamencie? Co Nowy Testament mówi o świątyni i znaczeniu jej w służbie, jej służby w tym okresie czasu? A więc co Nowy Testament ma do powiedzenia na temat służby świątynnej? Gdy Jezus Chrystus przyszedł do Jana nad Jordan, aby w ten sposób rozpocząć swoją służbę mesjańską poprzez chrzest, zanurzenie, gdy Jan go zobaczył, wskazując na Jezusa, powiedział: to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To nie baranki, które zarzynane były w świątyni. To On jest prawdziwym Zbawicielem. To On zniweluje to rozdarcie, ten przerwany kontakt, zmontuje na nowo, który został przez grzech spowodowany. Gdy Pan Jezus kiedyś rozmawiał z Samarytanką ku zgorszeniu Jego uczniów i wielu chyba ludzi, którzy, gdy się o tym dowiedzieli, mogli mieć pretensje, to w pewnym momencie, a najpierw rozpoczęło się od prostych, zwykłych ludzkich potrzeb, od zaspokojenia pragnienia, a później Chrystus zaproponował, że może jej pragnienia zaspokoić, i gdy zaproponował, aby po ten dar wody życia przyszła ze swoim mężem, wtedy zaczęła się plątać nieco, a później momentalnie zmieniła temat. Zauważyliście, że ludzie, którzy czują, że coś jest nie tak i nie chcieliby o czymś rozmawiać, to zawsze mają głębokie teologiczne pytania, bo chcą o tym rozmawiać. Chrystus poszedł za tym głosem i niewiasta, która mówi: widzę, że jesteś prorok, a prorok to nie ten w pojęciu biblijnym tylko, który przepowiada przyszłość, ale który widzi na wskroś. Przejrzał jej życie, znał ją dokładnie. Widzę, że jest prorok. Udziel mi rady. Są dwie świątynie. Powinna być tylko jedna. Jedna w Jerozolimie, gdzie wy Żydzi się modlicie i składacie ofiary. Druga na górze Garizim, gdzie my, Samarytanie, pełnimy tę służbę. Gdzie należy się modlić? Chrystus wyjaśnia jej to bardzo dokładnie i mówi nawet dlaczego. Bo zbawienie pochodzi od Żydów i Zbawiciel przychodzi z tego narodu. Jest Zbawicielem wszystkich narodów, ale lekcja poglądowa na temat tego zbawienia była w świątyni jerozolimskiej. Ale następnie Chrystus wypowiada słowa, o których nawet Jego uczniowie nie wiedzieli. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy mu by tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. A więc ani na tej górze, ani w Jerozolimie. To jest nowa epoka, nowa era. To było cieniem rzeczywistości. Teraz rzeczywistość następuje. Nie baranki. Nie ten pątnik, który przychodzi, wyznaje grzechy, a kapłan już trzyma misę, aby odebrać krew. Drugi ma gotowy nóż, aby podać mu i drugą misę napełni, z którą będą wykonywane różne czynności. Mówi, rzeczywiście to jest Zbawiciel. To jest ten, który umrze na wzgórzu Golgoty. W liście do Hebrajczyków mamy cały szereg
takich tekstów, które wyjaśniają, klaryfikują Żydom znaczenie świątyni ziemskiej i innej świątyni. Gdy te słowa były pisane, świątynia w Jerozolimie jeszcze stała. W tej świątyni nadal składano ofiary. To nic, że w chwili śmierci Chrystusa rozdarła się zasłona. Zasłonę można scerować. Zasłonę można wymienić. Nową zawiesić i pełnić dalej służbę. Przez 40 lat od śmierci Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej nadal zabijano baranki. Nadal składano ofiary, które składano przez cały okres od świątyni, którą Mojżesz zbudował na pustyni. I Paweł tłumaczy tutaj, jest bardzo odważne, bo świątynia jeszcze istnieje. I Paweł mówi, oni, czyli kapłani, służą w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który został ci ukazany na górze. Mówi, to nie jest rzeczywista świątynia, piękna. Ale przyszła pora, aby Bóg zaczął i Bóg rzeczywiście rozpoczął realizację tego zbawienia na mocy ofiary krwi Jezusa Chrystusa, tak jak w świątyni ziemskiej na mocy ofiary ustawicznej, porannej i wieczornej wszystkie inne ofiary mogły być składane. A więc świątynia ziemska i niebieska. Czym się różnią, a czym do siebie są podobne? Różnią się na pewno budulcem. Bo ziemska była zbudowana z kamieni, ze złota, z drogocennych materiałów. Niebieska? Czytaliście gdzieś, z czego jest zbudowana? A że jest zbudowana, czytaliśmy? Tak. Nie wiemy z czego. Ale jedno jest zastrzeżone. Nie z tego, z czego zbudowana była ziemska. Nie z materiału z tego świata pochodzącego. A jakie są podobieństwa? Służba. Tutaj kapłanów i tam najwyższego kapłana. Tutaj służba codzienna doprowadzająca do Jom Kippur. I tam służba ustawiczna doprowadzająca do Sądu Bożego, do tego pozafiguratywnego Jom Kippur, dnia pojednania oczyszczenia i sądu. A więc ogólny zarys funkcji. Tu są absolutne podobieństwa i zbieżność. W świątyni ziemskiej były odniesienia do realizacji planu zbawienia. W niebie jest realizacja tego planu zbawienia. I stamtąd Bóg przebacza grzechy. Zresztą tak samo było w Starym Testamencie. A że grzeszymy i że potrzebujemy przebaczenia, żyjąc w Nowym Testamencie, Paweł nam przypomniał w liście do Rzymian. Ten tekst jest nam bardzo dobrze znany. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. A przecież tęsknimy za ojczyzną zbawionych, za domem Ojca. Co z naszymi grzechami? Właśnie Bóg je przebaczył. Bóg przebaczył i te, które wcześniej były popełnione, i te, które popełnią ludzie, którzy się jeszcze nie narodzili, tak jak my. I Bóg, wiedząc, że się narodzi grzesznik, taki jak Kosowski, nie zablokował jego urodzenia, ale wziął na siebie tę moją winę i twoją winę też.
bo On jedynie jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa. Na początku był czytany tekst bardzo ciekawy, a Jezus, osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Tu jest kolejna różnica. Tu byli kapłanie i tam był kapłan. Według Biblii istniały tylko dwa systemy, dwa obrządki czy dwie formy kapłaństwa. Kapłaństwo lewickie, mówimy o czasie, gdy już świątynia istniała i naród, bo wcześniej to patriarcha rodu był kapłanem rodziny. Ale tutaj to są lewici z plemienia Lewiego, ale z tego plemienia Lewiego wybrany jest jeden dom, jedna rodzina, jeden ród Aarona i to będą kapłani. Jeżeli ktoś nawet jest lewitą, ale nie jest z domu Aarona, nigdy kapłanem być nie może, nie ma kwalifikacji. Chrystus, Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, też nie mógł być kapłanem według porządku Lewiego, bo urodził się w plemieniu Judy, zupełnie w innym pokoleniu. Dlatego nie mógł być kapłanem. I staje się kapłanem, jak czytaliśmy tutaj, przez Boga, gdybyśmy cały kontekst tego rozdziału czytali, to na mocy przysięgi, którą Bóg składa, staje się kapłanem według porządku Melchizedeka. Melchizedek był kapłanem, gdy o Lewim jeszcze nikt nie wiedział, że będzie istniał na tej ziemi. Kim był ten Melchizedek? Był kapłanem Boga Najwyższego i był królem Salemu, królem pokoju, królem Jerozolimy, jak tłumaczy to później apostoł, które było miastem pokoju. Miało być, ono nigdy nie było i nie jest miastem pokoju. A więc tam w niebie nie lewita służy, tylko ten, kto jest bez ojca, bez matki, bez początku dni, bez końca żywota, który jest i królem, i kapłanem. Niesamowite. Popatrzmy, o wiele większą godność piastuje Jezus Chrystus tam w niebieskiej świątyni. Niektórzy ludzie pytają, a kapłaństwo, które istnieje dzisiaj, według jakiego porządku jest? Ani według Lewiego, ani Melchizedeka. A Biblia zna tylko te dwa. A więc jakiekolwiek ono jest, jakiekolwiek ma pochodzenie, to nie jest to biblijne kapłaństwo. Nie jest to kapłaństwo, które Bóg powołał do istnienia. Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, napisał autor listu do Hebrajczyków, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy majestatu w niebie jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. To jest bardzo ważne. Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Kapłan, który jest ofiarą. Jest królem, jest kapłanem i jest ofiarą. Wszystko zamyka się w nim. Wszystko na nim się skupia. To jest oczywiste. To nie krew zwierząt. Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To nie jest coś, co wymaga odnawiania, powtarzania.
jak to w chrześcijaństwie obecnie zostało przyjęte. Obecnie. Już od drugiego, trzeciego wieku naszej ery już początki były tych tendencji, a później to się coraz bardziej utrwalało i ewoluowało aż do stanu, w jakim to jest tutaj. Paweł wraca znowu do służby, która tam była odprawowana w świątyni jerozolimskiej. Mówi, każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które mogą zgładzić tylko niektóre grzechy. Prawda? Znowu nie. To jak? W ogóle grzechów zgładzić nie mogą. I zwróćmy uwagę, kapłani zawsze w świątyni sprawowali służbę Bożą. A teraz, gdy ta służba już jest nieważna, to Paweł pisze, oni teraz swoją służbę sprawują. I wielu kapłanów na tej kuli ziemskiej sprawuje swoją służbę, bo to nie jest Boża służba. Bożą służbę sprawuje kapłan według porządku Melchizedeka, który jest królem, kapłanem i który życie swoje oddał za zbawienie każdego człowieka. Bo gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy przez niego są uświęceni. Jakie to cudowne. Jak to koi, jak to uspokaja. Chrystus pokazał, jak to funkcjonuje i dla kogo odda życie, bo ten obraz ilustruje nam scenę jeszcze sprzed ukrzyżowania. Przyprowadzono cudzołożną kobietę. Błąd był w sztuce, bo powinni przyprowadzić parę cudzołożną, a nie kobietę. Tak Mojżesz pisał. Przyprowadzili i domagali się osądu Jezusa Chrystusa. A Chrystus im przypomniał, że pierwszy, kto rzuci kamień, a później następni mogą rzucić, ale wykręci po prostu albo pociągnie za ten spust tego granatu, który rozerwie tę kobietę, która ją zniszczy, to będzie ktoś, kto jest bez winy. I mówi, kto jest bez winy, niech rzuci pierwszy kamień. Schyla się i coś pisze na posadzce. Jak palcem na posadzce można pisać. Trzeba sobie przypomnieć, że to było na wschodzie, gdzie piaski wędrowały i ciągle było i kurzu, i piasku na tych posadzkach dużo. To nie były froterowane posadzki. I nikt się nie dowie, co pisał Jezus Chrystus dokładnie. Jedno wiemy, że każdy, kto spojrzał na to i chciał zobaczyć, co pisze, to odwracał się na pięcie i uciekał. Nie trudno się domyślić, że każdy znajdywał tam swoją winę, swój grzech. Ale Chrystus jest tak delikatny, tak subtelny nawet w traktowaniu grzesznika, że nie ogłasza wszem wobec i każdemu z osobna grzechów innych ludzi. On pisze bezimiennie, a ty się odezwiesz, gdy w stół uderzą, a jesteś tymi nożycami leżącymi na nim. I odzywali się, i reagowali. Problem jednak nie był rozwiązany, bo pozostawał tam z tą kobietą jeden, który nie popełnił żadnego grzechu. I on miał prawo rzucić kamień. On miał prawo ją ukamienować. Ale jej powiedział, nie, ja cię nie potępiam. Wstań, idź, rozpocznij nowe życie. I gdy Chrystus do czegoś takiego cię zaprasza, to On da ci moc, abyś mógł, abyś mogła to uczynić. To może być cokolwiek. To może być plotka, która niszczy może bardziej nieraz jak cudzołóstwo. To może być nauk, jakikolwiek nauk, już porzucony, ale do którego może chcesz wrócić.
Ci, którzy go przyjęli, napisał apostoł Jan, a wiedział, co pisze, bo był synem gromu, a Chrystus uczynił z niego ucznia miłości. Powiedział, tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To greckie słowo moc, tłumaczone jako moc, słowo greckie exousia, oznacza moc z równoczesnym zagwarantowaniem prawa albo prawo z równoczesnym zagwarantowaniem mocy do uczynienia tego, do czego On cię powołuje. To jest cudowne. To nie jest na zasadzie łatwo ci powiedzieć. On, gdy mówi, bierze na siebie cały ciężar odpowiedzialności przy realizacji tego. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Nim. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom. Ileż to ludzie, my nieraz imiona tych świętych w kalendarzu nam się nie mieszczą. Te zdzieralne takie kalendarze, jak na nie popatrzycie, to tam jest po 4, 5, 6 imion nawet tych patronów, tych świętych. Zresztą w tej chwili to już wszyscy, których imiona można wymówić, to już się je wpisuje w kalendarz. Nie ma ani jednego, które skutecznie mogłoby ci pomóc w pozbyciu się grzechu. Według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, napisał Paweł, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jest więc rzeczą konieczną, aby, i teraz uważajmy bardzo, aby odbicia rzeczy niebieskich, o czym pisze tutaj, odbicia rzeczy niebieskich, co to było? Świątynia ziemska. Były oczyszczane tymi sposobami, jakimi? 10 dnia miesiąca Tiszri składano normalne ofiary z baranków, poranną, a później wieczorną ofiarę. Składał kapłan ofiarę za siebie, ofiar za lud, ale były składane też szczególne ofiary. Kozły dwa, jeden z nich brał na siebie tę winę ludu i umierał, był zabijany, a na drugiego wkładano tę winę i wypędzano go z obozu izraelskiego. Jaka piękna ilustracja tego, czego dokonuje Chrystus w życiu każdego człowieka, ale w sensie globalnym i w czasie eschatologicznym. Uprzątnie z tego Azazela cały wszechświat. Myśmy o tym mówili dzisiaj rano, mówiąc o sądzie. To jest ta doroczna służba w Jom Kippur. Te rzeczy, które są odbiciem niebieskich, są oczyszczone tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. I tu jest tylko ta jedna ofiara, ofiara Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. A więc popatrzmy, gdyby nie to centrum prawdy Bożej, świątynia, to całe koło nie istnieje, nie funkcjonuje. Świątynia jest piastą tego koła. To stamtąd wynikała nauka o Bożej miłości i stamtąd przeprowadzone zostało od symbolu do rzeczywistości to, co składa się na nasze zbawienie. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Chrystus jest dostępny na co dzień każdemu z nas. On jest właśnie tym, który zdecydował się złożyć w
ofierze swoje bóstwo, złożyć w ofierze chwałę aniołów, miejsce pobytu we wszechświecie, związać się ciałem ludzkim i ograniczyć do jednego z najmniejszych terenów na kuli ziemskiej, aby tam dokonać zbawienia i aby stamtąd Ewangelia o zbawieniu była rozszerzana. Jestem przekonany, że diabłu bardzo się nie podoba kwestia świątyni i tych praw. Jeżeli wytrąci świątynię z planu zbawienia, z naszego pojmowania Boga, Jego miłości, to wtedy stajemy się Jego łatwym łupem. Dlatego nie dziwmy się, nie należy się dziwić, że w 8 rozdziale Księgi Daniela, proroka, diabeł przypuszcza taki frontalny atak na świątynię, a nawet na księcia świątyni, na tego najwyższego kapłana. To są fascynujące zagadnienia, które tam się zamykają w tych rozdziałach. Niech Bóg ma nas w swojej opiece i poprosimy Go teraz w modlitwie, aby tak właśnie być mogło. Nasz Stwórco i Boże, chcemy Ci podziękować za to, że w ten weekend mogliśmy się czterokrotnie spotkać, aby znowu rozważać zagadnienia, które wynikają z Księgi Daniela i które tam zostały zapisane. Dopomóż nam je rozumieć. Dopomóż nam według nich żyć. Dopomóż, abyśmy to, cośmy sobie powtórzyli, podkreślili i przypomnieli, że mamy najwyższego kapłana, do którego w każdej sprawie, z każdym grzechem, z każdą niemocą, z każdym problemem możemy przyjść. I że gdy Ty, drogi Jezu, zbawiasz, zbawiasz na podstawie ofiary, którą raz złożyłeś i nie trzeba jej powtarzać, dlatego że jest wystarczająca, jest pełna. Jest to akt zbawienny dla każdego człowieka od wszystkich jego win. Przyjmij nas i prowadź nas i błogosław. Bądź z nami w pracy, w nauce, w domu, w rodzinie, w małżeństwach. Bądź z nami w posłudze chrześcijańskiej, gdy będziemy dzielić się z innymi ludźmi tą radosną nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Bądź uwielbiony, drogi Boże, naszym życiem. To jest możliwe dzięki Chrystusowi i dziękujemy Ci za to, że możemy mieć w tym udział. Amen.